Codziennie oddajemy się uśmiech, wie pani. Nie tylko, tylko że nie codziennie w autobusach. Nie codziennie w autobusach, wie pani. Aha, no to dobrze, to tak potrzeba robić. Ale jakie życzenie będzie do spełnienia dzisiaj? Humor jest najwspanialszą przyprawą w czasie uczty życia, więc myślę, że to jest dobre motto na dzisiaj zdecydowanie. Fundacja Dr. Clown niezmiennie wierzy w to, że uśmiech pomaga leczyć, ale też chce tym uśmiechem zarażać, inicjować do tego, żebyśmy my jako społeczeństwo się uśmiechali i też podawali ten uśmiech dalej. Czasem jest tak, że nam w jakimś momencie brakuje tego uśmiechu, ciężko nam znaleźć jakiś bodziec do znalezienia tego pozytywu, a tu nagle przyjdzie ktoś i wręczy receptę na uśmiech, żeby po prostu przepisać śmiechol, hechedrynę albo 2 litry śmiechu. I to ma być taki subtelny gest, subtelny taki pstryczek, uśmiechnij się, podaj dalej. Jest pan takim człowiekiem z charakteru uśmiechniętym, radosnym, jak to się mówi, żartownisiem na przykład? Tak. Lubię sobie pożartować. Czyli żarty się pana trzymają? Tak. Ale czy to są też takie psikusy dla kogoś robione? Nie. Czy pan opowiada kawały? Ja opowiadam i też takie, że wymyślam czasami takie różne hecyki. Specjalnie oznakowaliśmy autobus, żeby mieszkańcy wiedzieli, że to nie jest jakiś taki jeden z przejeżdżających, który nagle chce nam coś, jakąś ulotkę wepchnąć, tylko żeby byli bezpieczni, zaopiekowani, że to jest akcja specjalna, zorganizowana, więc najpierw zapraszamy do tego dzielenia się uśmiechem mieszkańców i tym samym autobusem dojeżdżamy pod szpital, gdzie wysiadamy i idziemy na oddziały szpitalne. Taka akcja jak ta dzisiejsza, to takie zaskoczenie w autobusie dla pani pozytywne. No, chociaż przeczytałam tam naklejkę z przodu, jak wsiadałam, bo tak nie wiedziałam, że dzisiaj jest Dzień Uśmiechu, ale przeczytałam to już, se skojarzyłam jedno z drugim. Bardzo miłe. Jestem dr Guzik, nie wiem, czy się przedstawiłem już w tej chwili. No zawsze jak idę najczęściej idziemy do dzieci do szpitala, a nie tylko do dorosłych również, to pytam się zawsze, jakie są rodzaje prawdy. Są 3. Wiecie jakie? Prawda, tylko prawda i guzik prawda. Coraz częściej brakuje nam tej wesołości w codziennym życiu, prawda? Na co dzień tak. Gubimy się w tym wszystkim, w tym zwariowanym świecie. No nie wiem, czy zwariowanym, no szalonym mi się zdaje. Pędzące za ekonomicznie, no, za pieniądzem gonimy. A zapominamy o tym, że tak wiele nieraz potrzeba, żeby było przyjemnie. Odrobinę uśmiechu. Z samego rana nie wystarczy to na cały dzień nieraz, nie? Ja mam dla pani dzisiaj wyjątkową receptę, ale nie musi pani jej konsultować z lekarzem ani z farmaceutą. Nawet pani nie musi ulotki czytać i może pani przedawkować, bo to jest recepta na uśmiech. Super, dzięki. Po raz pierwszy w życiu mam taką receptę. To jest wyjątkowa recepta. Może pani ją podzielić między rodzinę. Wesoły autobus, jedzie z nami. Zaskoczona jest pani? Tutaj. Bardzo, bardzo. Nawet się nie spodziewałam, że w ogóle coś takiego mnie spotka. Tak się śpieszyłam do autobusu. Jaka jest recepta na to, żeby dzień był uśmiechnięty? Zwłaszcza, że te dni są coraz trudniejsze, a teraz jeszcze jesienne. To nie ma, to trzeba mieć w duszy. Tak? Nie ma tato recepty. To zależy od człowieka. A jak pani się to udaje robić? Za pomocą czego? No dlatego mówię, że lubię ludzi po prostu. Obojętnie jaki kto jest, z jakiej opcji politycznej, też mnie to tak nie za bardzo boli. No, byleby się nie kłócił. Widzę, że dostała pani życzenie. Przeczyta nam pani to życzenie? Życie jest jak lustro. Uśmiecha się do ciebie. Super. Jeśli patrzysz na nie, uśmiechając się, Dzień Uśmiechu 2024. Dzisiaj też widzę i uśmiech i na pani twarzy, ale się chyba nie ma czemu specjalnie dziwić. Tak, dzisiaj obchodzimy Dzień Uśmiechu. Odwiedziła nas Fundacja Clown, aby zarażać naszych pacjentów uśmiechem. I to nie po raz pierwszy i to jest chyba najcenniejsze, bo widać było, ile radości sprawiło to dzieciom. Tak, fundacja jest u nas kolejny raz. Pacjenci, zwłaszcza mali pacjenci, są bardzo zadowoleni. Uśmiech to zdrowie. Ale dużym pacjentom też by się to przydało, prawda? Tak, oczywiście. Także myślę, że tu fundacja również naszych dużych pacjentów uleczy. Oczywiście szpital to nie jest takie miejsce, gdzie są te powody do śmiechu, to o tym przecież wiemy. Natomiast no, chyba, co ważne, co potwierdzają lekarze przecież, no, uśmiech wzbudza jednak w organizmie wiele pozytywnych cech. Tak, terapia śmiechem jest bardzo ważna i na pewno pozwala pacjentom szybciej dojść do zdrowia. Bardzo się cieszymy, że tutaj nas takie klauny zabawne
inne odwiedziły. W takich chwilach, gdy jest operacja, no, smutne chwile, przyszły tutaj naszą Zosię rozweselić. Zosia jest bardzo zadowolona z takiej akcji, że tak się fajnie stało, no, także będziemy to na pewno miło wspominać. Każdy tylko taki element rozweselenia jest chyba bardzo, bardzo istotny. Jak pani to robi jako mama, żeby ten uśmiech na twarzy Zosi pojawiał się, no bo Zosia, jak pani mówiła, jest już po operacji. Mhm. Tak, jest po operacji, były takie chwile smutku, mamy tutaj fajny kącik do zabaw, ale no, dzisiaj mieliśmy bardzo fajną niespodziankę tutaj. No, także się cieszymy, że Zosia też lepiej będzie dochodzić na pewno do zdrowia dzięki takim akcjom, co się tutaj no, wydarzyły. To jest trochę tak, że każdy z nas potrzebuje uśmiechu, każdy lubi się uśmiechać, nie zawsze znajdujemy ten powód sami w sobie i wtedy potrzebny nam jest drugi człowiek, bliski, daleki, który nam pomoże trochę wskrzesić ten uśmiech, no a przez to jakby zupełnie inaczej funkcjonujemy, jesteśmy no i radośniejsi, ale też lepiej nasze ciało funkcjonuje.